Ty idziesz do sklepu? No. Tak? Dobra, to jedę na siłownię. Ludzie, cześć. Ciebie też witam. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Nie chcę się przetrenować, dlego 40, nie, 50 minut biegania i później te schodki, ale i tak jestem schudzony. Pada deszcz? Nie. Nie? Ja pójdę do mięsnego, a ty idziesz do biblioteki. Chcesz iść, tak? No. To słuchaj, biblioteka jest tam. O, widzisz? Dobrze, idź, będziesz pod telefonem, a idę szybko zakupy zrobić. Co? Dlaczego nie wolno w bibliotece nagrywać? A z czym sobie nie możesz poradzić? Muszę być cicho, bo Miłosz musicali nagrywał. Miłosz musicali nagrywał, a chciałem nagrać właśnie taką informację. No, że live dzisiaj będzie, że będzie live. Ale nie przeszkadza mu. Idziemy drugi raz do biblioteki, bo ostatnim razem nie miałem przy sobie dokumentów. Kasia w ogóle szukała je w domu. To jest tak zwana nieodpowiedzialność. Tak, ja tam zaznaczyłem, że jestem średnio odpowiedzialny, ale właśnie pod kątem właśnie tak tych rzeczy to teraz, to jestem nieodpowiedzialny, bo Kasia zawsze dokumenty trzyma, pilnuje i tak dalej. Kasia od razu już zadzwoniła do mnie i mówi już czarne scenariusze, tak? Czyli, że pewnie ilość kredytów wziętych i tak dalej. To jest ta moja zła cecha charakteru. Ale dokumenty się odszukały. Same. No i teraz idziemy z Miłoszem wypożyczyć książkę pana Kleksa. Tak? Nie! A, pana Kleksa, dobra. Chodzisz, pierwszy. I ty załatwiasz. No nie. Masz coś w buzi? Nie wchodzi, co mi chodzi. Zupełnie. Mam tutaj moje imię. Poczekaj. Tak, bo ty będziesz zakładasz kartę. Zdarza. Masz? No. I teraz wkładasz? A no tak. Możesz dwa włożyć nawet, ale no. Ale nad patelnią. Tutaj? Aha. I tak wygląda na co? Moje spaghetti. Nasze spaghetti. Nasze spaghetti, pionka. Piona. Nie lubię wyrzucać plastików, bo nieraz, bo na przykład jakiś po tych płynach leje się woda. Teraz jestem czysty. Co tam kombinujesz? Combination. Miałem pojechać na mecz piłkarzy ręcznych Piotrkowianina, ale po prostu bałem się, że nie dam rady. Przygotowuję się w tej chwili do Mazur na żywo. No i co? I teraz sprawdzam jeszcze jakieś inne tutaj ustawienia. Włącznie z teraz z czym? Tutaj jest opóźnienie wideo. Asynchroniczne. Okazało się, że
dźwięk dochodził później niż to, co jak ja mówiłem. Więc nie było synchronizacji. Takie rzeczy, które są właśnie gdzieś tam w jakiś sposób ważne, to teraz trzeba to wszystko rozkminić. No i tutaj jest tak, wygląda, że będziemy po prostu tutaj siedzieć przy tym stole. Ja, Miłosz i moja mama. Jedziemy zaraz właśnie po mamę. No i szykujemy się. Stresu nie ma, absolutnie żadnego. Ale bardziej zastanawiam się, czy tutaj od strony technicznej, czy to wszystko sobie poradzę, bo jakby nie przygotowałem się wcześniej za długo, oprócz tego live'a jednego, gdzie robiłem techniczne sprawy, badałem. Musi być śmieszna, bo że pisali, że mam fajną babcię. A, rozumiem, no postaram się, wnusiu kochany. Musi się śmiać, no i być taka jak jesteś, czyli fajna. Już się śmieję, sama z siebie, Miłoszku. Brawo. No, ten śmiech towarzyszy nam przez całe życie i niech tak będzie, prawda? Tak. Dokładnie. Tak jest. Bardzo to jest do biedronki. Do żabki? No, do żabki. Coś słodkiego. Nie, coś poleciał szybko, że nawet nie... A, hot doga? Nie. A co? A co? Co kupiłeś? Hot doga. Tak? Hot doga, tak? Bo wiedział, że ja mu nie kupię. I dlatego. Kupiłem wodę, gdyby komuś z nas się chciało pić, to proszę bardzo, są uszykowane 3 szklaneczki z wodą. Może się przydać. Coś dzieci palecisz? Słucham? Teraz zastanawiam się, jak będzie wysokość tutaj. Nie mam tu krzesełka. No i mama będzie za nisko siedziała. O, zaraz. Widzisz, jesteś troszeczkę wyżej, gdybyś była. Milo, ty weź usiądź. Usiądź, Milo. O, jesteś na wysokości babci. Troszeczkę jak ciebie, mamo, troszeczkę wyżej musimy podnieść. Coś, żebyś miała pod ten, bo Miłosz ma książkę. Encyklopedia prawa. Tutaj mamy styropian. I co, będziesz na tym styropianie? Miękko jest, tylko żeby nie pękł. Nie no, on nie pęknie. Tylko, że... No dobra, okej. Okay. Tak jak teraz będziesz, tak. Dobrze, a ja jestem tutaj bokiem. A nie jestem tak na wprost, tylko bokiem. No, w stronę kamery musisz się patrzeć. A tam? Tutaj. Cały czas będę się musiała tam patrzeć? No tak, bo tam, tutaj to jest to, co widzą widzowie. No ale jak się patrzysz w monitor, to nie ma kamery. Kamera jest tutaj. I patrzymy się w tą stronę. No dobrze, a ty nie możesz mi tego zasłonić, żebym się nie patrzyła w ekran? Ale ja, wiesz co, ja będę czytać komentarze na przykład widzów albo... A i będziesz nam mówił ewentualnie, co... Tak, od razu. Tak, tak. Rozumiem, rozumiem. Wiesz? No. Ile przewidujemy czasowo? 40 minut. Czyli godzina lekcyjna, tak jak w szkole. Godzina lekcyjna, 45. Czyli głupia lekcja. Tak. No nie powiedziałabym, bo każda lekcja coś wnosi nowego. Synku? A, uwagi. Też? Które są bardzo przydatne. Poza tym, co jeszcze jedno miałam zapytać? Ej, uwaga, są przydatne. Czyli ja mam patrzeć tam. Tam, cały tam czas, patrzymy. Oko kamery, tak? Kamerę, tutaj patrzymy. O, aha. Widzisz? Tutaj. O, tak będzie obraz mniej więcej. Widzisz? W ten sposób. Nawet nie, nawet tak. Bo nie będzie widać tej ściany. Tak zrobiłem, żeby tej ściany nie było widać. Mhm. Tylko jeszcze tutaj muszę popracować, bo jest kolorystyka zła, brzydka, jakaś zielona, no ale nic, dobra, nie ma czasu. Nie, no zieleń to jest zwiastun tej nadchodzącej wiosny. Masz rację. Ale numer, jest fatalna pogoda i prąd zgasł na chwileczkę. Ale tak się zastanawiam, czy będzie taka sytuacja, że na przykład prąd... Prąd będzie wyłączony. Muszę wszystko włączyć. I kamerę, i tak dalej. Dlaczego tak się stało? Tyle lat tu jestem i ja nie przypominam sobie, że była taka sytuacja. I już jesteśmy po ile trwał? 40 minut chyba, tak? 40 minut. Okej. Jedynie co jak później przesłuchałem, to okazało się, że dźwięk szumi bardzo. Podbijałem, bo niestety korzystałem... O. Z takiego mikrofonu. Gdyby każdy miał osobno, to nie musiałbym podbijać głośności, byłoby ok.
No ale nic, trzeba będzie nad tym pracować, także... Następnym razem nie zakrzę. Następnym razem właśnie mam nadzieję, że będzie też lepiej. A jak nie teraz, nie następnym razem, to znowu już myślę, że za miesiąc, za dwa już powinno być dużo, dużo lepiej. A teraz pozdrowienia, wpadłem szybko, żeby zdążyć. Zobaczymy, czy uda mi się na 18.30, jeszcze nie wiem. Jeśli podobał ci się film, daj lajka. Jeżeli nie subskrybujesz, to oczywiście subskrybuj. Tomek Tomala, pozdrawiam ci bardzo serdecznie. Po prostu poprzez aplikację z telefonu można nadawać transmisję na YouTubie. Graba, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. O, nie zaznaczyłem sobie. Dobra, rano zaznaczałem, które teksty. Jeżeli chodzi o dom dziecka, mam plan z Miłoszem. Taki, żeby po prostu... Przedstawię to. Ale mam plan związany z Miłoszem, jeżeli chodzi o dom dziecka. Fantazy czarny, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No właśnie, może faktycznie nie będę tak mówić, nie będę prosić o te lajki, pozostanę sobą. A teraz pierwsza trójka, która była najszybsza. Olotot, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś po raz kolejny chyba pierwszy. Kacper Czupryniak, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś drugi. I też jesteś często. I Batalex, chyba pierwszy raz jesteś w pierwszej trójce. Byłeś trzeci, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś trzeci. Kończę, szybko, trzymaj się. Cześć, jak coś to jeszcze raz, lajka dawaj. Hej.